Co ty tu jeszcze robisz? Mamy być za pół godziny na urodzinach mamy. Nie idę. Muszę skończyć scenariusz. Jasny scenariusz. Jak tylko wyjdę, to sprowadzisz swoich kumpli od Teliniego i urządzicie orgię. Cięcie. Od kogo? Od Feliniego. Feliniego. Nigdy już przeszedł Felini? Złodziej roweru. Powiększenie. No wiem, to jest jakiś kumpel twojej postaci, który ma dużo lasek. Słuchajcie, jak dalej pójdzie, to nie skończymy tego. Ja zaraz muszę lecieć na nagranie do studia. Nie, nie, musimy to skończyć. Bo mam ten film zakontraktowany z telewizją. Aha, to jest taki podstarzały playboy, który kręci filmy o niemocy. O twórczej niemocy. Takie filmy to ja też mogę kręcić. O, patrz. Oto zmagający się z twórczą niemocą sławny reżyser kina niezależnego. Dobra, koniec na dzisiaj. Muszę wstawać od pracy do biura. Do jakiego biura? Taki ten marketing. Skończyły mi się pieniądze z zaliczki, a że film finansuje z własnej kieszeni, która jest podobnie jak twoja głowa, pusta. Tak, tak, tak. Oczywiście przedstawię państwu szczegóły transgresji. Znaczy, transakcje. Dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zabrałbyś kiedyś kolegów na plan filmowy, panie reżyserze? Słyszałem, że kręcisz tutaj jakieś pseudointelektualne pierdzenie o miłości. Kiedy tutaj za oknem tak naprawdę rozgrywa się prawdziwa akcja? Chłopaki, mnie nie interesuje, co wy robicie po godzinach, dobra? Kolega chciał tylko powiedzieć, że mógłbyś ze swojego filmu dać ciekawy element. Na parkingu dziewki spotykają się z klientami. Z takim złem mógłbyś... Nie baw się tym w pracy. Tu masz raport. Do poprawienia ma być na wczoraj. Ty co się patrzysz? Zrobisz go dobrze, to ci załatwię super zlecenie. Popraw krawat. Co ty tu robisz, ty? Ktoś ją zabił. Co ją zabił? Co ją zabił, ty? Kurde. Mietek! Mietek, dzwoni policja!
kurwa, ucieka! Nie tak, dzwoń po policję! Mamy trupa i jakiś skurdzień spierdolił! Taki lek na skasowanie złych wspomnień. Zasada jest bardzo prosta. Dzięki hipokampowi zachowujemy wspomnienia, zaś ciało migdałowate pozwala te wspomnienia racjonalizować, nadawać im znaczenie i emocje. Nasz lek pomaga te złe wspomnienia usunąć jedynie przy pomocy siły woli. Czy pan również stosuje te leki? Wszyscy wiemy, że toczy się śledztwo w sprawie rządowego przetargu, który firma Biotech Poland chyba nie najlepiej wspomina. Ja nie mam potrzeby stosowania tego leku. Przetarg wygraliśmy w uczciwej konkurencji. Wojsko otrzymało bardzo dobry produkt, który został przetestowany na polu walki. Kilku żołnierzy zginęło, no ale to jest ich praca. Pojawiły się jednak opinie, że być może firma Biotech Poland zbyt optymistycznie podeszła do wyników badań. Nie podchodzimy optymistycznie do wyników badań. Bardzo rzetelnie prowadzimy nasze badania i produkty, które wprowadzamy na rynek, są doskonale przygotowane. Prezesie, do tego, spokojnie. Można... Tylko jakaś baba z telewizora. Tak naprawdę nikt poważny nie ogląda jej stacji. Nie ma się czym przejmować. Szefie, zrobimy tak. Mam kolegów w telewizorze. Zrobił pan dobry wywiad. Ludzie usłyszą to, co pan powie. Pan powie to, co ludzie chcą usłyszeć. Zrobił dobry PR. Nie czarny. I dobry make-up. A tu jest ten projekt badawczy, o którym pan mówił. Wiesz, jaki kraj jest kapuśno? Wierzyli w rządzie z agentów, którzy tylko czyhają na zwykłego przedsiębiorcę. No nie wiem, ale procesie już wybory się zbliżają. Muszę być bardzo ostrożny. Oczywiście. Nie dopuszczaj do mnie żadnych kamer. Żadnych kamer. Sprzątaczka znalazła jakąś kamerę. Nie twoja? Moja? A gdzie jest? Idź na portiernię. Może jeszcze jej nie zmienię. Dzięki za informację. Byłaby nieodżałowana strata dla 10 muzy. Thank you.
kurwa pana robił. Cześć. Hej. Nagrałeś coś ciekawego? No chodź, pokażesz mi. Z tym zrobić? Nie wiem. Raczej tego w swoim filmie nie wykorzystam, nie? Raczej nie. Muszę się skonsultować. Poczekaj tu. Zamów mi taksówkę. I wezwij ochronę. Zdaje się, że to ten sam facet, który kręcił się obok sali konferencyjnej. Alicja M., zatrudniona w koncernie farmaceutycznym Biotech Poland, została wczoraj zamordowana na parkingu w pobliżu siedziby firmy. Podejrzany jest niezależny reżyser filmowy, od niedawna również zatrudniony w Biotech Poland. Pracownicy firmy odmówili komentarzy. Motyw nadal pozostaje nieznany. Zupełnie inne powołanie niż sądziłem, zanim go zatrudniałem. O czym ty do mnie mówisz? Wszystkie gazety piszą, że naszą koleżankę z pracy zamordował zazdrosny z miłości narzeczony. To szpiegowałem w robocie. Ale tylko ja mam nagranie, na którym to widać, że to ty ją mordujesz. Czy ty sugerujesz, że ja miałem z tym coś wspólnego? Nie. Ja nic nie sugeruję. Wszystko mam na taśmie, coś mam w depozycie. Panie prezesie, ta afera z przetargiem to przy tym pikuś. Jest to! No to już nie wyjdę. Masz przesrane. Wiem, że nie zabiłeś mojej sąsiadki, ale nie masz na to dowodu. Mam. Znaczy nie mam. Tylko, że parkingowy widział ciebie. Szkoda, że w kamerze nie ma takiej funkcji jak kopia bezpieczeństwa, jak w Wordzie albo Excelu. Szkoda. Sytuacja PZU zostanie ustabilizowana. Słuchaj. A nie mogłabyś mi jakoś pomóc odtworzyć to nagranie? Wartościowy, co przyniesie korzyści wszystkim ludziom. D? Przechodzicie się, poskaczecie do przodu, teraz po prostu kolana wylew w skłon. D? Ugięte kolana, ręce w górę. W. D? Ręce w górę. Wydech. D, patrzycie przed siebie, wydech, jak chcecie do kija, ugięte łokcie blisko tułowia, z głową w górę i rolujecie palce stóp, wydech, jest z głową w górę.
Myślisz, że możesz wstawić jego twarz w moją twarz? Dwa komputery temu robiłem podobno fucha. Tak ustawiałem cię przed kamerą, żeby się dało. O, właśnie o to mi chodzi. Jak się pojawi na 2-3 seki, powinno wystarczyć. Muszę jeszcze wyrenderować. Słuchaj, a czemu ty mi nigdy nie mówiłaś, że jesteś taka zdolna? Bo ty się skupiałeś zawsze na tych swoich aktorkach. No tak, ale zaraz mówię tylko ciebie. Słyszałem, że...